Każdy łapie, łapiemy każdy zawodnika. Każdy zawodnika piątek z tyłu. Przed Rafą, przed Rafa. Każdy ma mieć zawodnika. Możesz zostawać sam tam. Miałeś gościa. Nie może tak być. Ktoś musi po piłkę pójść. Piotrek najmłodszy gdzieś tam. Tam masz kurtkę, nie, tam masz kurtkę. Dobra, dobra. Brawo, 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 Kuba. Pary się tworzą. Blisko, blisko. Piotruś, zostaw go. Zostawiasz go. To jest Tomka. Szukasz następnego. Każdy szuka sobie. Każdy sobie szuka. Brawo, brawo. Lekko padać do tyłu. Jeszcze, jeszcze, jeszcze do końca. Pierwsza, pierwsza. Łukasz, Łukasz. Łukasz, cześć gościa! Tomka! Patrz, lewa noga! No, dobra! Wyjazd, wyjazd do szesnastki, wyjazd, wyjazd! Szesnastka, Rafał, szesnastka, dostawaj!
turystek biskupskiego roku. Idź Rafał, idź Rafał! Skocz, skocz, nie fauluj, nie fauluj! Czy nie będziesz? Spokój, spokój! Tak jest! Nogoj, nogoj jada! Środek, środek! Jak tam za... był udany? No nie do końca, ale udany. Rotuj do tyłu. Brawo, brawo, Piotrek. Później ci powiem. Przesuwacie, przesuwacie! To zrozumiałe. Rafał, Rafał! Tomek, Tomek! Rafał ma w środku gościa. Tomek, pomóż, pomóż! Piotrek śleje! Bardzo? Bardzo, bo... Przemierzyłam pierwszą... Pierwszy butik, jaki był. Pierwsza sukienka. I była super, super. No i... No ale wiesz, ja tak nie lubię, bo podoba mi się ich kupię i koniec. Ja muszę je tak wszystkie inne porównać. Poszliśmy dalej z mamą. No jeszcze jedna się trafiła. I dylemat. No i mama mi dwie kupiła w końcu. No. Ale nie były drogie na szczęście. Tak, zroszysz, zroszysz, Tomek, zroszysz, zrób jakieś przeceny. Wojtek, Wojtek, ruchy, ruchy! Są przeceny, ale no, jakichś rewelacji nie ma, chociaż... Patrzcie się! Rafa! Tak normalnie to jest 150 za sukienkę. Środek, środek, Rafa! No, moja jedna 105 kosztowała, a druga... Michał 7, Michał 7! Nie tak źle, jeżeli takie... Rafa! No. Także tak już mam i na ślub, i na popiół. Adaś! Adaś! Ty skaczesz, Wojtek za tobą! Zobacz, co robią! Przynajmniej. Odwrócisz. Kolor? Jedna jest biała w kwiatki, kolorowe. Do końca. Brawo, brawo, nasza, bierzesz piłkę. Każdy, każdy, środek! A druga jest różna. Michał, Michał, 7, 7 i Raf. Pomóż, pomóż mu, Tomek. Nie, uff. Rafał! Stosować ją! Fajnie czasem z mamą pójść na zakup. No, też chciałam z moją mamą, ale kręgosłup ją musi porozumieć. Jak chcesz, to masz mnie zawsze wyciągać. Okej, okay. Na przyszłość będę pamiętać. Widzicie mnie też, jakbyś chciała. Ja tam do chodzenia po sklepach jestem chętna. Nawet jak nic nie kupuję, to lubię pooglądać. No ja też. A byłam w Faktory i Faktory w sumie zakupy zrobiłam. Udało się. Połowicznie. Połowicznie się udało. Nie, przy po głowie weszło. To jest zagadkowe. Mama mi chciała zupełnie jeszcze inną sukienkę. Też nie jako trzecią, ale tam w tej drugiej. No i to... Tak. No i był mały problem, bo mi się w ogóle ta sukienka nie podobała. Była taka prosta z przodu, ale miała z tyłu koronkę i kokardę. No fajny ten tył, ale ten przód taki zwykły, skromny. To tak średnio wyglądało na mnie. A ta w kwiatki jaka? No też taka prosta i rozkoszowana, ale ma taką fajną podszewkę, że się kręciłam ile wlezie i nic nie widać. Uwielbiam rozkoszowane. Są takie ładne. Gdzie kupiłaś? Na Zielińskiego. Tam jest ta hala teraz, nie? No, pasaż. O właśnie, pasaż. No super, muszę się tam przejść. Leć, leć, zdobywaj! Może nie wpadłam, żeby tam źle zakupy? Leży, leży, leży. Ale tam to tylko na ciuchy. Ciuchy i pościele. I prześciele. Znaczy środku, do środka, do środka. Odskocz, Rafa. Ale wiesz, jak ja szukałam jakieś sukienki na drugi dzień, no. To jak ja wchodziłam do sklepu, to 300, no to minimum było za to, co mi się podobało mniej więcej. No, to prawda. Jeszcze by próbowali wciskać na siłę. Nie, nie jest za dużo. Pięknie pani wygląda. Wystarczy tutaj wszyć, tak. Tak, tak, jedź, Piotrek, jedź, Piotrek, bo nie ma pozytywu. Krawcowa pani to za 10 zł przerobi. I nic nie widzę, bo tu się to słońce odbija. Nie wiem, czy ja to nagrywam, czy tam będzie w ogóle cokolwiek widać. Z drugiej strony nie możemy pójść. Co mówisz? Z drugiej strony nie możemy pójść. Właśnie tam nie widzę, żeby było miejsce. Dla nas. Jeszcze, jeszcze. Wydaje mi się, że ta linia jest pod samym płotem. Jeszcze przez Tomka, jeszcze przez Tomka. Jeszcze raz. Z kursu? Adaś, Adaś, wejdź tam, wejdź głębiej, Adaś. Jeszcze głębiej. Tak, tak. A dzwonił do ciebie gościu? Nie. Do mnie też właśnie. Nie, myślę, że on najpierw musi się ogarnąć. Piotrek! Adaś, Adaś, Adaś!
Ja się spóźniłam, bo jechałam z Magnolii. Pomyślałam sobie, a jest godzina prawie 18, pojadę sobie. Wychodzi. Taki brawo, wyborę, jest Tomek! Końcu... Świetnie, jedź Tomek bokiem sobie! Na wysokości Carrefoura zjechałam tak jak do liceum. I potem jechałam przez... A kurczę. No. Chodź Tomek, zostań, zasłoń klipkę, wracamy Tomek! Pojechałam. Piotrek, jeszcze do tyłu Piotrek, gaz, zabieraj się, Jacek, zabieraj się! Kasuń, brawo Michał! Super! Dobra Jacek, zostań! Nie ma komu. Jedna przez środek i drugie było. Byłam w arkadach, bo tam się z mamą spotkałam. I tam mają teraz promocję, że jak tam w Douglasie masz uczą cię makijażu, to mieć darmowy kurs, nie, że ty sobie się sama malujesz ich kosmetykę. Więc ci mówią, co dobrze, co zrobić, pokażą jak robić. Tylko musisz kupić jakiś produkt danej firmy. Ja myślę sobie, spoko, kupię sobie jakiś tam za 30 zł lakier do paznokcia, albo ile może kredka do oczu kosztować, nie? No i chciałam na sobotę, bo wymyśliłam, że na ten ślub kuzyna obrazu mi na fajny makijaż. No i myślę, spoko opcja. Ale? No i już poszłam zobaczyć, ile... No, tą markę, nie? Bo to codziennie inna marka to sponsoruje, ale musisz kupić jeden produkt tej marki. No i teraz ci nazwy nie potrafię powtórzyć, ale jest taka marka, że pojedynczy cień do powiek kosztuje wkład, w ogóle bez opakowania, kosztuje 72 zł. Jakiś MAC albo Estée Lauder albo coś takiego? No, coś w tym stylu, takie wiesz, no, tam nazwy ci nie powtórzę, bo pierwszy raz słyszałam. Tak. Ktoś musi. Tuż do rzęs 120 zł. Eyeliner stuwa. No i co to się dzieje? Że co? Że nie ma miejsca? Czy nie dobra, ma dobra, Piotr, zostań tam w środku. Chyba. No, Tomek przecież... plecy. Pomóż mi. Nie, bateria jest na 105 minut. Ale 4 minuty jest na nagrania meczu. Trzeba będzie wykasować, bo chyba Michał nie wykasował. Do piłki, Rafał! Pokażcie się, to masz tu! No to... Czyli na karcie nie są. No. I w końcu się nie zapisałaś. Zapisałam się, ale chyba się wypiszę. Bo... To nie ma sensu, jak ja mam stówę wydać. Za ciasto plecy ma. Tyle... Zapłacisz sobie, że... To jest fajna opcja, ale właśnie, tyle zapłacisz, a tego... Dobra, teraz pomóżcie mu! Jest potrzebny cień za 72 zł. Z tyłu, Kuba do tyłu! Kuba z tyłu ma! No chyba jednak się nie zdecyduje. Na początku myślałam, wow, super, Tomka. Jak te kobiety tak przestawiają to, ale potem człowiek sobie przemyśli. Przeciągnij daleko! Nie, Tomek, tak nie może być! Teresa, jedź! Michał teraz! Zbieraj, Jacku! Czekaj! Jedź sobie, Rafał! Jedź! Do piłki! Co? Nerwowo się zrobiło. Jedziesz do końca, Wojtek! Już prawie się tworzą! Środek! Kamil! Kto ci kazał tam samemu iść? Kamil! Jest, jeden, chcesz tam Tomek, pić. Jeden krzycze! No? Wiesz, że chcesz kupić sobie. Ale zobacz, że Pani, nie sam do kresu, bo dziurę zostawiam. Już, Michał, każdy swojego. Jeszcze nie wiedziałam. Na przykład, nie wiem, dwa cienie czy coś i że chciałaby, żeby cię wybrali, czy coś i cię pomalują. Tylko, że musisz z nim pogadać. A kiedyś przyszłam i w sumie ja też gościu się nudził. Facet taki wizerzysta. I mniej mój koleżek pomalował. Z pyłku w cieniu. A tak wiesz, totalnie, cały makijaż zrobił. Więc możesz spróbować. Kwestia jak pogadasz z nimi. No ja nie mam takiej gadki. Ale nie, że chcesz sobie kupić, że masz taką i taką sukienkę, że może by ci zaproponował jakiś makijaż pod tą sukienkę. Czekaj na niego! Najlepiej jeszcze przynieść tą sukienkę w torbie i powiedzieć, że masz taką sukienkę i potrzebujesz i chciałabyś się jakoś dopomalować, co ci mogę zaproponować, a może by mi pan pokazać, czy tam pani. No. Dobre. Potem kupisz jeden cień, czy tam coś. A w Inglocie to wiesz, że to nie jest drogie. No, w Inglocie też mają dobre kosmetyki, no to nie jest szkoda tych
tej piaszczy. Znaczy ja nie mówię, że te tam za stówę nie są dobre, ale no nie sądzę, żeby były warte takiej ceny. Zresztą, kto wie, może mi się odmieni, jak zacznę zarabiać. Będę sobie kupować za 100 zł. Tuż do boku. Końca Rafa! Plecy ma! Zróbcie jakąś przerwę, bo to jest ostatnia minuta. O, wychodzisz Tomek, wychodzicie! Wojtek! To prosto padłe! Jeszcze raz do tego, tak jest. Mamy 35 minut do przerwy, powinno starczyć. I coś to się pokaże potem na przerwie. W przerwie mam samochodzie. Co to za pytanie? Żyg ja uwielbiam. Przez środek, Michał, wszystkie wybijamy. W razie to jeden, jeden! Też jest kupcy, nie? Bo no. Za tą cenę. Końca, Rafał, do końca. Różne kolory były, nie? To domyślasz się, tylko że ja wybrałam analogiczny kolor. Już się przesuwacie źle, Piotrek! Zostaw ich! Piotrek! Tu! W końcu zmęczyłam się dzisiaj trochę na tym tenisie, niby tak nie czułam, ale później jaka byłam zmęczona po tych zakupach. Piotrek, zagaj tą piłkę, nie ta! To już nie żyłam. Wiesz co, a dla mnie najgorzej było, że jak chciałam... Wszystkie ściągnąć, mi ręka bolała. Naprawdę, nadgarstek mnie bolało, ty jakie to. Brawo, Tomek! Bliżej, nie obraca się, nie godzi, bliżej! Zaskoczył mnie z tą ceną za ten kurs. No, jest niesamowite. 130? No, z kortem. Z kortem, no to samo, samo wynajęcie kortu tyle kosztuje. No. 20 zł, no. Z 4 osoby zamiast dwóch, ale wiesz, też półtorej godziny. 20 kosztuje do 15, a po 15 30. No. Wyjazd do połówki, wyjazd! Do połówki, każdy łapie! Brawo, Tomek! Do końca Łukasz, jest twój Łukasz! Do końca Łukasz, brawo! No ty nie możesz skrywać do piłki, do środka. Druga akcja, musisz wydać piłkę. Wybić ją! Każdy, każdy! Masz. Już siadamy. Czekaj. Teraz Łukasz go! Przymuś go do akcji! Ja to zacznę przed meczem sprawdzać, czy jest miejsce na karcie, bo przecież to nie jest pierwsza taka sytuacja. A to jednak powinnam się tym zająć, jak pięknie wybronił. Brawo! Dobra, Kamil, lepiej! Trzeba chwalić. Pewnie, że tak. Ten nasz trochę mało nas chwali, ten trener z tenisa, nie uważasz? Tak? Mógłby powiedzieć, super wam idzie jak na pierwszy raz, albo... Widzę, że macie zdolności. Tak jest, jedzie! Nie no, jak go dobrze odbijemy, to mówi, że ładnie. No tak, ale... Wojtusz! To właśnie ci mówię. Wojtek, chcą, żeby zbiegał! O wrodzonych zdolnościach coś powiedzieć. Brawo, Łukasz, już! Łapiecie! Że jeszcze nie widział, żeby tak sobie ktoś radził na pierwszej lekcji. Takie wzmocnienie, które się stosuje normalnie. I nikt tego nie bierze na poważnie, ale zawsze miło jest... Za gościem, Piotrek! ...to usłyszeć. Jeszcze trudno! Brawo! Oto chodzi, wczoraj, a dzisiaj czułam progres. Ja też. A miałeś rację. Za plecy, Tomek, za plecy. No, jej za niego, tak. Lepiej. Łatwiej jest wprowadzić w życie zasady. Tak. Ja tak często mam, że coś mi kompletnie po prostu nie wychodzi z takich rzeczy manualnych czy jakichś. I po prostu za każdym razem robię ten sam błąd i nie mogę go wyeliminować. A jak się z tym prześpię? Znaczy nie to, że z tym prześpię, po prostu pójdę spać i nagle następnego dnia nie robię tego błędu. Ja nie mam pojęcia, dlaczego ja te nogi podnosiłam. No po prostu wiesz, no ja się koncentruję, żeby piłkę... Brawo, Toma. Piłkę odbić, żeby trafić w ogóle rakietą. Nie? A nie gdzie odbić, tylko odbić. A nie co z nogami w tym czasie robić, ale je podnoszę. Ja sama odmówi, ale tam coś tam bliżej, coś tam. Ale ja w ogóle ja chcę ją trafić. Chodź. Nie przeleciała rakietą, nie? No. Do końca się wsiąść! Tak jest! Siadamy. Ale ja się zmęczyłam dzisiaj pod bieganiem. Ja też się zmęczyłam. Brawo, Michał. Rafał, bliżej tutaj. Jak coś zasakurujesz go.
Bo to chodzisz, ale fajnie, bo pierwszy raz w swoim życiu w sumie tak trochę pograłam, bo tak normalnie, no to tam wiesz, jak z Michałem grałam, to tak zazwyczaj nie trafiałam w tą piłkę. Przechodząca piłka. Daleka rzucana. Czekaj, Rafał, czekaj! Może przesuń tam Tomek! Czekaj, z tyłu Piotr Luka! Tak jest! I wyjazd, teraz od razu! Włożyłam torebkę do jego torby. Ja zostawiłam z dziewczynami. Tam siedzą. Jedno podanie, jedno. Panie, ale ustawmy się w obronie! Dajcie wody, ej! Na auta! Stopa! 3-2, popatrz! Aby władza, aby wysokie rzeczy! Mamy swoje, każdy wie co ma, gdzie masz kar. Dużo dziewczyny? Proszę, no. 3-5. Nie, 4. 4 to jest razem 6. Przejdź teraz, już teraz, pierwsza akcja. Michał! Chcesz ciastko? No przyniosłam ciastka. Dzień. Lokatorka nasza. Przyniosła z wesela. Nie z wesela, co ja gadam. Tak jest, Michał, jedziesz, Michał! Jakaś impreza była rodzinna. Nie wesele, ale... Michał, jeszcze Michał! To oczywiste. Podejdź Kuba, podejdź Michał. Jak będzie przerwa, to spróbujemy, czy się z drugiej strony nie da. Jest trochę czasu. Patryk, będziesz pierwszy. Wracaj, Jedź za nim! Dobra, brawo Kuba! Dobrze, już pary! Już pary! Dajcie piłę! Za plecami Tomek leci na niego! Nie podawaj kurde! Spokojnie! Zostań Michał! Zostajesz! Przyjemnie tutaj. Mhm. Fajna jest pogoda, nie? Mhm. Po tych upałach jest tak przyjemnie. Ja w ogóle wziąłam sobie długie spodnie. Ja wziąłam sobie sweter też, no. Na wszelki wypadek. Stwierdziłam, no wieczorem się robi zimno. Dokładnie. Przygotuj się, skończy o 20. Temperatura odrzucona. Masz więcej podania. Tu się w ogóle coś paliło. Straż pożarna nie było. Co mnie nawet. Adaś, zabierz go! Możemy wyjść na niej średniej krajowej. Ja wyjadłem do 16! Brawo, Grzesi! Już wyjeżdżamy! Michał marudził, że za bardzo trzęsę tam, tym obrazem. Musisz stać. Muszę stać, bo na siedząco tak pochodzi. Na wysoko jest! Już mi próbowała na kort wyciągnąć? Pewnie. Jak tylko się poczuje na siłach. No. Ale wiesz, nawet... Do końca, Tomek, do końca! Co jak dla niego to jest trening nad kontrolą piłki. No tak. Ale to by w miarę łatwe piłki. A to też jest sztuka się nauczyć. No. Tylko bym najpierw chciała te normalne piłki odbijać. No to teraz mamy te wolne. Nie wiem jak to będzie, jakbyśmy spróbowały normalnie. No ja mam nadzieję, że w tych czterech lekcjach to już nam pozwoli normalnie grać.
Damian, zostań w środku, Damian! Ja? No dobra, Wojtek, już macie go. Teraz uspokój. Dobrze, dobrze, Wojtek. W środku? Czy co? No, taka wysepka jest, okej. Okay. No, fajny pomysł z tym, żeby zrobić coś takiego, nie? Chodź Jacku bliżej, Jacku prawa ręka, Jacek prawa ręka, a lewą kontrolujesz, idź Jacku. Nie ma komu grać, Czekaj, brawo Rafa. Idź do końca, Jacek zostań za niego, Jacek zostań, lewa ręka. Dobra. Spokojnie, Paweł, do siebie. Brawo, Damian! Spokój, Damian! Nie, no to trzeba sprawdzić, czy nie można z drugiej strony. No. To nic nie widać. Z tyłu, Karasz! Karasz idzie! Jeszcze Patryk Legę! Tak jest, brawo Michał, o to chodzi. Jedź Karasz środek Karasz weź. Środek. Teraz pewnie można koło Damiana. Nie mi łączyć. No, nie, od boku do boku. Środek był przebiegany. W sumie, odkąd wróciłyśmy do Stanisa, tylko ze Stanisa to miałam chwilę, żeby się ogarnąć, a potem jak wyszłam, to już nie miałam czasu wrócić. Ja byłam z mamą do 16:20. Wróciłam, 10 minut się położyłam. Od razu po Stanisie? Tak, od razu po Stanisie nie. Bo wróciłam jeszcze do domu. Jeszcze z Michałem na obiad pojechałam. Potem zaraz na te zakupy. No i miałam 10 minut, żeby się przespać. Tereska, wyszał! I już na mecz. Teresa, wyszał! Krawiec, zostaw! Patryk! Ja też wyjechałam, znaczy wróciłam, potem jechałam do dentysty na 13, Damian czyli pierwszy. Tam się ogarnęłam, trochę już musiałam iść, wróciłam, no to szybko tylko zjadłam obiad, wyszłam o 14 i jako 14 wyszłam, tak teraz tu przyjechałam. No nie. Dobra, mamy trochę czasu, idziemy? Dobra, nic, jak się nic nie dzieje, to możemy iść. Tutaj jest lepiej, bo chyba słońca mnie łapie. Może. No to spróbujemy tu na razie. No to racja, że się stałam naprzeciwko słońca. Cóż, nie wiem, bo zawsze się jest naprzeciwko. Sędzia nas nie pogoni. On tam prawie na tym płocie chodzi. No to właśnie, o to chodzi. No chyba nie możemy tam. No bo on nie będzie miał jak biegać, nie? On też nie może przyjść. Na boisko wejść. Mamy. Oj, Osia mnie zaatakowała. Ojej. Tak, coś mi po ręce chodzi, ja myślałam, że mucha. Chyba musimy wrócić. Bo tutaj nie będzie widać, jak będzie akcja na naszą bramkę. Tak w środku to się przynajmniej nic takiego nie dzieje, nie? Z środka raczej nikt nie strzela.
Teraz może trochę pokiwać. No nic się nie dzieje. Ale już to połowa trwa. No nie wiem, ale już nie. Jeszcze jakieś 20 minut. Dobra, daj jej być! Panowie, cały czas tą samą grę na przywincie A. 15. Bo mam jeszcze 18 minut nagrywania. Było 35. A już jakieś 10 minut nagrywałam. Plus pozbywanie się wcześniejszych filmów. Jeszcze trzeba jedną dołożyć. Ukradnij 15 minut. Jutro się muszę wyspać. Wakacja, nie mam czy kiedy się wyspać. No tak sobie uświadomiłam. W ogóle, że dzisiaj jest środa. To jest niesamowite dla mnie. Mi się wydawało, że dzisiaj jest wtorek. Tak, mi też się wydawało, że jest wtorek. Nie wiem czemu, ale byłam pewna, że jest wtorek. Jedź, wyjazd, wyjazd do półki wszyscy! Wszyscy, wszyscy i gości łapiecie! Już się dam. No ja cały dzień dzisiaj ze mną, co spojrzę na panel w samochodzie, widzę datę i tak, ojej. Ja sobie uświadomiłam, tak, dzisiaj jest środa, nie? No. W sobotę jedziemy do Świdnicy na to wesele, potem zaraz do Warszawy, chyba w środę do Warszawy. Na co? Na kurs? Na ten kurs. Na ten tydzień wracamy. I lada moment. No. Nie, no coś lepszego nie odczytam. Zdecydowanie. I cieszę się, że się zdecydowaliśmy po 5, a nie po 6 roku. Ja też się cieszę, bo to była bardzo dobra decyzja. Bo teraz, no, nie ma czasu się tak uczyć, a jeszcze gdyby wszystkie rzeczy organizacyjne wcisnąć, no to nie? Całkiem by było. Trzeba by było wtedy jak najszybciej. A wiadomo, że tak od razu po... To też jest ciężko od razu po sesji, bo no, przecież... Jesteś nie gotowa. Zaczynasz sesję w maju. Co? Zaczynasz sesję w maju. No, dwa miesiące lecisz. Zaczynasz się uczyć dwa tygodnie wcześniej. Jak jeszcze chcesz coś zorganizować, no to kiedy? Dokładnie. No i też wiadomo, że się nie wygląda po sesji tak, jakby się chciało wyglądać. No wiesz, jest się przemęczonym, niewyspanym i tak dalej. No to... Czyli przynajmniej miesiąc później. To no, za dużo tego wszystkiego. Kończysz studia, zdajesz lej, bierzesz ślub, przeprowadzisz się. No, za dużo, masz rację. Brawo, Tomek! I wyjdź, 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 wyjdź! Czekaj, czekaj, czekaj! My tak rodziców przekonaliśmy. Brawo! Tylko podejść, podejść musi! Nie wyszła, nie wyszła. Każdy, każdy już! Mamy czas, spokojnie, Paweł bierze. Ale gdzie on chce wcześniej pozwolić, czy jak? No, każdy, niezbyt im się to podobało. Tego. No, Kuba przyszedł do momentu, kiedy już był termin. Źle, źle, bo będzie łukę. Dobrze. To samo grają, panowie. Piąty raz ten sam aut wybijają. Lecy dwóch! Pauluj tego, nie daj tego! No ale musieli się jakby zgodzić, nie? Bo... Nie, myślę, że tak czy się by się zgodzili, ale... No tak, ale wiesz, no... Zgoda jest o tyle potrzebna, że będą was utrzymywać, nie? No, prawda. Tak to byśmy się przecież nikogo nie pytali o zgodę, znaczy... No błogosławieństwo jasne, ale no to już jest nasze życie i czy się zgadzają, czy nie. To jest mniej ważne. Wyjdź, Rafał, wyjdź, Rafał! Podejdźcie do piłki. Jedź, jedź, Tomek. Zrobisz miejsce. Zresztą szósty rok jest super. Masz 3 tygodnie luzu. No. Masz jeszcze to życie studenckie, luźne, nie chodzisz do pracy. Tylko ta sesja jest do kitu. Ale tak, możesz się nacieszyć.
Zimowa chyba jest ciężka, nie? No, jest dużo więcej egzaminów niż zwykle, nie? Zwykle masz 1-2 egzaminy, a tu masz 4 nagle. Aż 4 myślałam, że 3. Wydaje mi się, że 4, ale może coś źle policzyłam. Dobra. Jeszcze, Michał! Brawo, Michał! Brawo, wybiją! Patrz, co robi! Nie go tak trzymam. Dobra, dobra, zostaje, panie! Chodź! Tak jest. Jedziesz, Michał, do końca! Brawo! I ustawiamy, łapiemy! Bardzo Wojtek do piłki! No, trochę. No, ale nie ma gdzie, no. Na płocie nie stanę. Uwaga! Jeszcze Łukasz! Do tyłu! Jeden skacze, jeden, Rafał! Adasz! Masz Łukasza! Tak jest! I jedziesz sobie! Niżej! To wcześniej. Piotek poszedł. Po ziemi. Wyjdź, Rafał! Wyjdźcie! Bo zobacz, się obcięliśmy! Każda górna brata, panowie! Kiedy świadczycie? Tak jest! Tak jest! Łukasz! Nie idź do środka, do boku! Do siebie! To miała być ta gra kombinacyjna! Wiem, ale nie wyszło! Do piłki! Zresztą powiem ci, że dużo, chcesz niedużo teraz potem. Właśnie osób po szóstym roku. Znaczy, bo to jest tak chyba najbardziej tradycyjnie. Tak jest! Tak, wierzy się. Plecy. No i jakoś to wszystko organizują, także chyba nie jest aż tak źle, ale... No tak naprawdę wiesz, po pierwszym roku nic innego na głowie nie masz. Tak, dokładnie. Kuba! Masz sesję zdane. Czekaj, Ada! Tak. Miejmy nadzieję. Oni są z B klasy, nie? Mateusza, też nie wiem. Siebie tak do końca. I Piotka. Trzech wyjdzie od razu. Trzech. Pod gościa, Tomek. Oni tam miejsca nie mają, ewidentnie. Poczekaj na to dla nas to nie ma miejsca. Z drugiej strony. Karasz, to wyjdź, Karasz. Tu będzie potrzebny, idź tu. Wojtek, pod punktem. Na prawo sieci! Jedno za drugim, nie?